Panie pośle, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam też serdecznie gości. Może tych kilka osób dowie się czegoś więcej o sytuacji w naszym kraju. Panie marszałku koalicji 13 grudnia 8 gwiazdek, mam zaszczyt w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć o ustawie, którą dzisiaj procedujemy, którą skierował do Sejmu Donald Tusk. Ale szanowni państwo, przed chwilą pan marszałek koalicji 13 grudnia 8 gwiazdek powiedział, że zabieramy się do ciężkiej pracy. No jak ta ciężka praca w naszym parlamencie wygląda? Otóż ten Sejm, a już niedługo będzie pół roku, przyjął 14 ustaw. W procesie jest 47. To porywająca ilość projektów, które zostały przeprocedowane. Już o jakości tych projektów nie będę mówił, ale jeśli chodzi o projekty, które miałyby służyć obywatelom, pamiętamy pierwszy projekt, jaki wpłynął do Sejmu, to pani Hennig-Kloska, obecna minister, czy tam ministerka, jak ją nazywacie, to była ustawa lobbingowa, za którą stały firmy, które zajmowały się doradzaniem wielkim firmom energetycznym. No, została ona wycofana, bo wydało się, że jest to czysty lobbing, nie mający nic wspólnego z ochroną Polek i Polaków. Ale szanowni państwo, ta koalicja 13 grudnia rządzi dzisiaj w Polsce metodami, które mnie przypominają się i wiążą się jakoś dziwnie ze stanem wojennym. Odmawia się największemu klubowi wicemarszałka, mówiąc o tym, że Ela Witek nie powinna być marszałkiem, bo przeprowadziła reasumpcję w Sejmie. No otóż, szanowni państwo, tak, w regulaminie jest reasumpcja i jeżeli wpłynie wniosek podpisany przez wystarczającą ilość posłów, to taką reasumpcję trzeba przeprowadzić. I to jest powód, żeby odmawiać największemu klubowi wicemarszałka. Ja pamiętam, panie marszałku, 13 grudnia, jak pani Ela Witek była marszałkiem, jak pan biegał do niej z kwiatami, całował po rączkach, przynosił słodycze, mówił, jaka pani marszałek jest wspaniała. A jakżeście wygrali wybory, to powiedzieliście, nie, to się nie nadaje, to najgorsza marszałek w historii. Taka perfidia wasza, aż można powiedzieć, kuje w oczy, w uszy i w całe ciało. Ale, szanowni państwo, czym zamiast ustawami zajmuje się ta koalicja 13 grudnia? No napadami na media publiczne, wyrzucaniem ludzi z pracy. Firmy ochroniarskie napadły na media publiczne, siłowo przejmując te media, ale po co? Ale po co to wszystko było? No żeby była cenzura w naszym kraju, żeby nie można było mówić o tym, co się dzieje. No i nawet w tej chwili to pan zakłóca, choć pewnie niewiele osób słyszy ten mój głos, ale to jest głos mówiący o tym, jak rządzi dzisiaj dyktatura 13 grudnia, prześladując ludzi. Jak rolnicy wyszli na ulicę, to kamieniami w nich rzucaliście. Biliście niewinnego człowieka, który stał z flagą, został wciągnięty za kordon policji, został po prostu skatowany. Tak wygląda praworządność w waszym wykonaniu. Do dzisiaj pan minister Bodnar poszukuje podstawy prawnej dla grupy wejścia, która jak się okazało miała dokumenty przygotowywane przez kancelarię adwokacką. Uwaga, kancelarię, która doradzała w działalności przy budowie Nord Streamu. A dzisiaj, szanowni państwo, oczywiście mamy tutaj ustawę, która generalnie ma zagwarantować, żeby ten agresor ze wschodu, który napadł na Ukrainę i grozi nawet Polsce, że na nas napadnie, żeby nie mógł dokonywać pewnych operacji finansowych. Tak, to słuszna ustawa, tylko to jest ustawa na podstawie rezolucji Parlamentu Europejskiego, rozporządzenia. Dokładnie, Parlamentu Europejskiego. Nawet tutaj nie macie swoich pomysłów, tylko wszystko to, co tam w Unii się wykluje, to przyjmujecie. Choć w przypadku tej ustawy ona jest słuszna, ale to pokazuje, jak miałka jest wasza władza, jak zamiast służyć Polakom, jak żeście obiecywali, że nic, co
nic, co zabrane, nie będzie odebrane. No rzeczywiście, nie odebraliście, tylko dołożyliście chociaż 5% podatku VAT. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Ja też panu marszałku. Dziękuję bardzo. Panie pośle, bardzo miło było wysłuchać pana stanowiska. W kontekście mojej osoby chciałem pana poinformować, że większych bzdur nie słyszałem. W kontekście pozostałych pana słów myślę, że posłanki i posłowie na tej sali je ocenią. Nie chcę oceniać wystąpień, ale wie pan, naprawdę są granice, są... Tak, proszę pana, przypomnę panu pana Terleckiego. Są granice absurdu, cynizmu i głupoty, które są niestety czasami przekraczane. Właśnie dzisiaj, panie pośle, przekroczył pan granice absurdu, arogancji, cynizmu i głupoty. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana, ale co, już pan idzie? Nie chce pan posłuchać dyskusji? Nie, no dobrze. Dziękujemy panu serdecznie, dziękujemy PiS-owi za udział w dyskusji.